Siema, z tej strony Dziki Preppers. Dzisiaj pokażę Wam sztuczkę z rozsadzaniem grzybów. Grzybów leśnych u siebie w ogródku. No to może mój ogródek. No to trochę przypomina właśnie las. Czekajcie. Potrzebować będziemy drożdże. Biorę od razu do słoika i przesypuję, dlatego że by wilgoci nie złapały. Sobie trochę zostawię. Wystarczy. No, nie chcę, żeby reszta się zmarnowała. Także od razu słoiczek, biorę drożdże i lecimy dalej. Drożdże, mam tutaj cukier, jakiś taki widzę, że nie wiem, chyba na dworzu stał, bo się z kawalią wilgoci dostał. Moje lakierki. Buty wyprawowe w wiejsko-sportowe. Dobra, i blender. Z tego blendera to żona nie będzie zadowolona, że jej wziąłem. A idę z tym do garażu. Dziki, w garażu będziesz żywność robił. No, ta akurat śmierdzi. Nie chcę żonie zasmrodzić. W ogóle to nie wiem, jak ona zobaczy, ogląda moje filmy, że wziąłem jej blender do takich rzeczy, to nie wiem, czy będzie zadowolona. Mam nadzieję, że nie zobaczy tego odcinka. Dobra, co my tu mamy? Mamy tu grzyby. One są zalane wodą. To są kapelusze. Tu w tym przypadku to są rydze. Rude rydze. Rude rydze, ale tu są podgrzybki. Są też prawdziwki. Cała masa szlachetnych, fajnych grzybów, które ja tutaj sobie fajnie wymieszam, zblenduję, dam im pożywki i rozsadzę je u siebie za domem. Patrzcie, dodaję drożdże. Macie. O, są robaczki tam jakieś. No to nic. Będzie białko. W zupie z grzybami cukier jako pożywka dla drożdży. O, ale to śmierdzi już. To chwilę stało. A to są grzyby, które miały jakieś tam robaczki, jakieś były bardziej miękkie. Wzięliśmy i je odkroiliśmy tutaj. Jakieś właśnie krojone. Zostawiliśmy je na ten właśnie cel, czyli do rozmnożenia, rozsiania u siebie w ogrodzie, po to, żeby nie musieć właśnie. No, ja otworzę ten grzyb. Chodzi gdzieś w lesie, jak możemy u siebie zasadzić. O, to przylgnęło. Dobra, to nic. Dobra. Śmieci do śmieci. Zaraz wyrzucimy. Idziemy. Gdzieś prądu trochę złapać. Z tym wynalazkiem. Do garażu. To jak już to chwilę postało, to to zaczęło być czuć. No i dlatego nie chcę tego w domu robić. Dole to mam taki przewiew, że momentowy wieje. W razie co. O, kogut znowu zaczyna. No, nie spadniesz. Dobra.
blendujemy. Nie kładę tego w środku. Dobra, niech ten cukier się rozpuści. Później to przeblenduję jeszcze raz. Pójdę, przyniosę jeszcze tamto, bo to... Słuchajcie, o co z tym chodzi. Bierzemy kapelusze grzybów, które chcemy sobie rozsiać u siebie w ogrodzie. Czemu kapelusze? Bo w kapeluszach są zarodniki. Zarodniki właśnie tych grzybów. I możemy im trochę dopomóc właśnie z rozmnożeniem, dodając drożdży i cukru. One tam szybciej mają wtedy pożywkę, szybciej to wszystko się rozwija tam, szybciej bierze i się rozmnaża. I odstawiamy taką miksturę, mielimy to wszystko i odstawiamy na tydzień, dwa gdzieś do ciepłego miejsca i codziennie mieszając. Ja takie coś zrobiłem. Teraz za 3 dni nie mieszałem i się zrobiła taka jakaś na górze. To są właśnie wymieszane, właśnie to sobie stało. To za 2 tygodnie już w sumie stoi. Pachnie obłędnie. W domu nie chcę tego robić. Więc wymieszam to wszystko. Bólu. Jakoś nie chce się w tym opaczkać. Miałem ciuchy do zmiany. Śmierdział grzybnią. Sfermentowaną. No. Wleję to wszystko, wymieszam. Nie chlap, tylko nie chlap. Żeby tutaj tak rozsiać, przecież i tak się na grzyby chodzi. Jakieś tam zawsze odpadki są. O, kogut potwierdził. Także trzeba by tego u nas nie zrobić, nie zastosować. No i zrobimy. Pokażę wam, jak co z tego wyrośnie. Generalnie to się mówi, że to po roku, po dwóch wyrastają grzyby z takiego rozsadzenia. Będziemy zaraz kopać dołki, wlewać tą miksturę. Także zobaczycie, jak to wygląda. No to do zobaczenia za chwilę. To wam pokażę, jak widzicie, leżą drzwi do bunkra. To jest projekt, budowa bunkru ziemianki, która gdzieś chwilowo stanęła w martwym punkcie, bo kurczę, nie mogę znaleźć odpowiedniej ekipy budowlanej, dlatego że w Polsce nie ma ludzi do pracy. Ukraińcy wyjeżdżają za granicę i na tych firmach budowlanych za bardzo nie ma Polaków, żeby robić. No i te zlecenia, które mają poumawiane te firmy, no to mają z dużym wyprzedzeniem. A nie chcę, kurczę, też brać żadnych paproków. Były tu jakieś dwie ekipy. No i mówię im, że chcę tutaj, żeby to był beton zbrojony, zbrojenie takie grubsze. Panie, a po co panu to do ziemianki takie? A tutaj takie tego, a jak ten drut, czy trzeba go zbroić? Możemy dać tak? Takie trochę mi się wydawało, że no chłopcy jakby chcieli sobie na swoją własną rękę zacząć coś tam robić, ale nie mieli zielonego pojęcia o tym, co robią. No i nie chcę brać takiej ekipy. No to już jak zbuduję, no to będzie na lata, tak? No i także no poczekamy chwilę z tym. Dobra, lecimy dalej. O, jak widzicie, basen już złożony na zimę.
też był jeden ze zbiorników wodnych, no ale nie potrzebuję, mam tyle tych źródeł wody, że teraz staw to jest parę razy większy jak ten basen. Tak, dwie studnie, deszczówka, rzeka. Zużyłem go na zimę, żeby nie niszcza. Trawka już posiana. Jeszcze tego karczera trzeba schować. O, tutaj już też złożony namiot. Trzeba ten stół schować. Pomału sprzątać przed zimą. Dobra, no i co, wróciłem z lasu. Tak jak widzicie, borowika biorę ze sobą. A tam te grzybki zmielę na rozsadę. To co mamy odkraiwać, jak i tak zbieramy grzyby. O, za dużo mi się. O, ale zroboczywe. To ładnie wygląda. Tylko że grzyb. O. Najczęściej. Robacze jod, właśnie korzonka, trzonka. O, to już jest ok. Żonka tam sobie będzie wykraiwać więcej. O, no i co? Teraz to zblendujemy jeszcze z resztą i pokażę wam, jak rozsadzam grzyby. Będziemy je rozmnażać w środku ogródku. Tylko trzeba pamiętać o tym, że grzyby żyją w pewnej symbiozie z drzewami. To się nazywa dokładnie mikoryza. I trzeba grzyby sadzić koło drzew, koło korzenia. A znowu kurki, coś tam. O! Super, polałem się, nie? Spodnie do prania. Żono, nie patrz na swój blender. Pamiętaj, że to jest tylko blender, rzecz. Wiem, że miałem twoich rzeczy z kuchni nie ruszać. Do swoich tutaj różnych wynalazków. Ale mam nadzieję, że nie obejrzysz tego odcinka. Dobra, lecimy sadzić. No i tutaj widzicie, kopiemy niewielkie dołki przy drzewach, tak żeby grzyby mogły wziąć razem sobie z drzewkami, wejść w mikoryzę, razem sobie żyć. Już i dla drzew to jest dobre, i dla samych grzybów. W ogóle sieć grzybów w lesie, jak to gdzieś tam przybada, jest tak rozległa, że w pale się nie mieści. No, mamy korzenie. Mamy jeden, drugi. Trzeci. Tu sobie zrobimy taki zagajniczek grzybowy. No dobra. Idziemy po naszą miksturę. Pamiętajcie, nowe grzyby powinny postać sobie tydzień, dwa, codziennie mieszając. Ale że moje już stały, to sobie domieszałem resztę. Domieszałem sobie resztę z resztą. No już niech sobie w ziemi stoi. O. Tu zarodników poszło. Jak się rozmnażają. No. O, ten cukier został. Ale to nic. No go też do góry wrócimy. To... O. Tu miksturka poszła dobra. Zobaczymy.
Jak ten świat nie pierdzielnie, to pokażę wam za rok, co z tego wyrosło. No, niech sobie to żyje, rozmnaża się. I tak to wygląda. Między drzewami bierzemy, zbieramy kapelusze. No i później już resztę widzieliście. To co? Dzięki, że ze mną byliście. Pamiętajcie, że macie kod rabatowy w linku poniżej, w opisie do sklepu Mr. Preppers, gdzie możecie zrobić swoje zapasy żywności, kupić tanio przyprawy w większych opakowaniach, konserwy, masło orzechowe i masę innych rzeczy. No i co? Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, komentarz i do następnego. Cześć!